Idziemy na wyspę karmić kaczki, mówi dziadek. A ja już się ubieram i wpycham swojego misia pod pachę, bo uwielbiamy wychodzić na spacery z dziadkiem. Powtarzamy nasz rytuał codziennie, wtedy, gdy odwiedzam dziadków we Wrocławiu. Wyruszamy z centrum, z nadodrza. Opuszczamy ulice z ich szarymi kamienicami, by po krótkiej chwili dotrzeć nad brzeg wyłożony murem. Jestem dzieckiem miejskim. Innej Odry nie znam. Dla mnie bulwar przy rzece wydaje się być czymś eleganckim, a kamienny mur wchodzący do dna jest jak suknia. Dama Odra lubi nosić Wrocław, tak myślę. Udekorowana jest mostami jak naszyjnikami i pewnie to ją cieszy. Szybko tu przepływa, jakby się gdzieś spieszyła. Pewnie ma ważne sprawy do załatwienia. Zatem z tego miejsca wkraczamy w magiczną krainę wody i zieleni, bo rzeka Odra pielęgnuje swoimi odnogami liczne wyspy. Ale aby się na nich znaleźć, trzeba najpierw przejść przez most. I to jaki? To żabia kładka na Wyspę Bielarską. Widziałeś kiedyś, misiu, zieloną żabę? Ten most jest w jej kolorze, a właściwie kładka, co oznacza, że jest tylko dla pieszych. No i zamiast wykonania żabiego skoku na drugą stronę, możesz przedostać się tam idąc bezpiecznie nad wodą albo skacząc mniejszymi skokami. Bo żabia kładka jest mostem wiszącym. W czasach, kiedy dzieje się ta historia, dzieci nie skaczą na trampolinach. Trampoliny są tylko dla akrobatów. A na takiej wiszącej kładce można skakać. Stajesz na środku i po prostu podskakujesz, a podłoże pod tobą ugina się i wypycha cię w górę, przez co skaczesz wyżej. Albo jeszcze lepiej, idziesz z siostrą, ona skacze po jednej stronie, a ty po drugiej. I tak nawzajem unosicie siebie w powietrze, jak na huśtawce. Może to też być brat lub ktoś inny, tylko dorośli jakoś nie chcą. Jaka szkoda, że dzisiaj po kładce nie da się już skakać. Kiedy przeskoczysz Odrę, jesteś na pierwszej wyspie, gdzie znajdziesz drzewa i huśtawki, ale przede wszystkim mieszkają tu kaczki i łabędzie. Stąd można się przejść kawałek, aż na most Świętej Klary, który ma ciekawy, wyjątkowy zapach, nad kanałem, gdzie kiedyś stały młyny. Tutaj prąd Odry jest szaleńczy, woda wiruje i pędzi. Przypomina mi stado psów, a może raczej wilków. Zawsze się jej trochę boję, ale lubię stać na moście i go wąchać. Patrzeć na te wilki w wodzie. Po lewej możesz pójść na Wyspę Młyńską i dalej na Ostrów Tumski, a w prawo na Wyspę Słodową, która jest taka spokojna i zielona. Bardzo ją lubię. Lubię, jak wierzby moczą gałęzie, jak uginają pnie w stronę wody. Nie wolno mi podchodzić do Odry, ale czuję się dobrze tak otoczona jej ramionami. Na środku tej wyspy stoi najwspanialszy dom, jaki znam. To drzewo, które ma tak ogromną dziuplę, że mały człowiek bez problemu mieści się w środku, nawet z małym misiem, i może sobie tam trochę posiedzieć i pomarzyć. Kiedy wracamy ze spaceru przez Wyspę Bielarską, podchodzimy do brzegu, który tak upodobały sobie ptaki. Z wszystkich obramowań wysp to jest najbardziej naturalne. Nie ma tu żadnych murków, jest po prostu zejście do rzeki. Takie miejsce, gdzie można rękę podać Odrze, będąc prawie na tej samej wysokości. Jest spokojnie, ale przeważnie tłoczne. Przychodzą gromadami, ale najbardziej wyczekiwane są łabędzie. Od ich piękna stoję bez ruchu.
To są czasy, kiedy jeszcze nie wiem, że chleb szkodzi ptakom. Czasem stąd, z przyszłości, współczuję bólu brzucha tym kaczkom, które wtedy karmiłam. Niemniej, kaczki są zawsze zainteresowane jedzeniem. Na łabędzie kazano mi uważać, więc kiedy podchodzą zbyt blisko, ja się wycofuję. Rzadko kiedy brzeg jest wolny od ptaków, by można było posiedzieć trochę z wodą. Za to, z perspektywy mostu, Odrę i jej nastroje można poznawać w nieskończoność. Widzę odbijające się chmury, budynki. Patrzę na rozedrganą powierzchnię, na taneczną fakturę, na wartki nurt. Niesie z sobą wszystko, czym ją karmię. Jest jak piękny łabędź albo wielobarwny wąż, który tylko mija miasto, by odetchnąć gdzie indziej. Nie ma widocznie, gdzie się w tych cegłach zatrzymać, z czym porozmawiać. Tylko tam, gdzie ptaki, tam wydaje się być bardziej zainteresowana lądem. Tam taka łagodna, jakby wystawiała do mnie swoje wnętrze, żebym to ja się nakarmiła. A może właśnie tam pozwoli siebie nakarmić? Nagle ktoś przechodzi. Kładka, na której stoję, zaczyna drgać. Ktoś intensywnie na niej skacze. Podrywam się instynktownie. Mój miś niespodziewanie wyskakuje i wypada z rąk. Nie trzymam go już. Czuję jednocześnie dotyk po nim i widzę go w falach Odry. Tak prędko mknie, oddala się. Widzę jego kształt unoszony szybko nurtem. I co teraz? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nabrzmiewają emocje, a ja nie wiem. Ja trwam w szoku i w braku, w rozpaczy. Wtedy odzywa się dziadek. Posłuchaj, jak być może się stanie. Odra zabrała misia ze sobą w podróż. Dotrą razem do Bałtyku, stamtąd popłyną do Morza Północnego i uniesie ich ocean. Wreszcie trafią do Afryki, a tam znajdą go dzieci, wyciągną, wysuszą i będą się z nim bawić. Płaczę na pewno jeszcze chwilę, bo zwyczajnie nie dociera do mnie, co się stało. Czuję smutek i świeżą pustkę po misiu. Przed oczami wciąż mam jego obraz odpływającego na grzbiecie Odry. Słowa dziadka jednak mocno zawieszają się we mnie, wsiąkają. Przyglądam się wreszcie Odrze. Patrzę długo i widzę, że sięga dalej, głębiej i inaczej niż mi dotąd pokazywała. Może to już teraz, a może kiedy indziej. Widzę, jak jest poważna. Mój czas się rozdziela na to, co teraz, na przyszłość i przeszłość. Teraz jestem w wielu emocjach naraz, w różnych miejscach naraz i w odmiennych myślach naraz. Będę śledzić wody Odry na globusie z nadzieją na nowy dom dla misia. Czy ktoś się nim zaopiekuje? Czy miś się kimś zaopiekuje? Czy te same wody wrócą do źródła, żeby po raz kolejny wyruszać w podróż do morza? Skąd Odra będzie wiedziała, jak wrócić do domu? Może wraca za każdym razem odmieniona ze swoich wycieczek, o inne krople bogatsza, o inne uboższa? Czy przyniesie wiadomości od misia i jak je odebrać? Czy to się wciąż wydarza, a ja nie mam jak się dowiedzieć? A wtedy przyjdą do głowy inne obrazy. Miś powoli nasiąka wodą,
staje się ciężki i opada w muł na dnie. Osiada z innymi misiami, autkami, lalkami, pierścionkami, wiadomościami w wypełnionych wodą butelkach, z rowerami, barkami, żelaznymi sztabami, z oddanymi nadziejami i zawierzeniami, ze śmieciami, zaniedbaniami, przypadkami, z tym, co wpadło do rzeki, z tym, co do niej wrzucono, z tym, co wzbierając przygarnęła. Muł pełen niestrawionych pamiątek po ludziach. Taka poważna jesteś. Odro, zwracam się do ciebie. Nie chciałam cię nakarmić misiem. Ani nie jestem zła, że go zabrałaś. Nie miałyśmy złych intencji. Współczuję ci, rzeko. W twoim ciele jest bardzo ciężko. Myślę też, że poza miastem jesteś zwyczajnie szczęśliwsza. Teraz jest czas, żeby opuścić wyspę, ale jutro znowu tu przyjdziemy.